Co będziesz robił? Moja mama jest sekretarką. Dostała maszynę do pisania, aby ćwiczyć maszynopisanie. Chcę też spróbować. I odrobię przy okazji pracę domową z Polaka. Idę pobawić się z twoją młodszą siostrą. Nie zapomnij, że na 17 idziemy do kina. Paśka, pamiętam. To przecież Wyspa Złoczyńców, film o panu samochodziku. Nazywają mnie Wiewiórka, bo jestem mały i świetnie chodzę po drzewach. Lubię historię i lubię rozwiązywać zagadki. Jak dorosnę, chciałbym być taki jak słynny Indiana Jones. Ćwiczę też karate, żeby nikt nie myślał, mały to i słaby. W rozwiązywaniu zagadek pomaga mi pan Tomasz. Nazywamy go panem samochodzikiem. Ma super samochód. Panie, co to jest? Jak to, co to jest? Samochód. Ale jaki? Swojej roboty. Pan sam go zrobił? Nie. Mój wujek. On wykonał karoserię, ale silnik jest z Ferrari 410. Panie, pokaż nam jego silnik. Ależ, proszę bardzo. Ferrari, piękny silnik i zadziwiający samochód ma pan, panie. Samochodzik. Nazywają mnie samochodzik. Jestem harcerzem i razem z moimi przyjaciółmi, Wilhelmem Tellem i Sokolim Mokiem, tworzymy zastęp harcerski. Czuwaj, druchowie. Czuwaj, drużynowy. Wiewiórka. Jestem. Sokole Oko. Jestem. Tell, druh komendant, mianował cię zastępowym. Zastęp, czuwaj. 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 Jasień, to duża wieś na Pojezierzu Myśliborskim. Leży na południe od dużego o takiej samej nazwie jak wieś Nowego Jeziora w kształcie litery S. We wsi jest młyn parowy. To dlatego nie odbudowano młyna w Topielcu. Centrum przy placu jest sklep, Gromadzka Rada Narodowa, poczta i kościół romański z tajemniczą szachownicą. W jesieniu byliśmy po raz pierwszy na obozie harcerskim, na którym stworzyliśmy księgę strachów z MS-ami. Za drugim razem rozwiązywałem zagadkę tajemniczej szachownicy von Chałupiców. Panie Tomaszu, niech się pan zbudzi. Chwała Bogu, że się pan zbudził. Chłopcy pobiegli po ojca Tella. On jest lekarzem i pana zbada. To ty? Naprawdę ty? To ja we własnej osobie. Nie spodziewał się pan mnie tutaj? Źle się pan czuje? Okropnie pana urządził ten typ. Dał się pan wprowadzić w pułapkę. Trzeba przejść przez mur. Pan samochodzik leży po drugiej stronie. Niech pan Tomaszu usiądzie tu na tej kłodzie. Wydaje mi się, że nic panu nie jest. Ktoś musiał pana znokautować. Niech się pan chwilę porusza, to szybciej dojdzie do siebie. A więc zaczęło się. Cieszę się, że dałem się namówić na przyjazd tutaj. Może nareszcie na stare lata przeżyję jakąś sensacyjną przygodę? Jak w powieści kryminalnej. Należą mi się chyba jednak pewne wyjaśnienia. Skąd wiedzieliście, że wyjechałem do Jasienia? I jak to się stało, że nie jesteście nad morzem? Pan nas wyraźnie nie docenia, panie Tomaszu. Tak jest, pan nas nie docenia. Pan myśli, że my nie rośniemy. Jesteśmy wciąż tymi samymi 12-letnimi chłopcami, których spotkał pan na Wyspie Złoczyńców. A przecież od tego czasu minęły 2 lata. I niejedną przygodę razem przeżyliśmy. Ma się te zdolności detektywistyczne. Pan sądził, że nie zauważyłem dziwnego błysku w pańskim oku, gdy wziął pan do ręki tajemniczą tulejkę. A potem poprosił, żebyśmy zostawili panu księgę strachów. Gdy tylko wyszliśmy od pana, powiedziałem do chłopaków. Oho, coś się zaczyna. Tak powiedziałem czy nie? Tak powiedziałeś. Nazajutrz jednak o mało nie zwiodła nas pańska obojętna mina, z jaką zwrócił nam pan księgę strachów. Wiemy, że był pan w redakcji kuriera i na poczcie. Poszliśmy do pana, ale mieszkanie było już zamknięte, pan wyjechał.
Na drzwiach wisiała kartka dla listonosza. Proszę listy do mnie kierować na poster stamte w Jasieniu. Trzeba by chyba być niedorozwiniętym, żeby nie pojąć, co się stało. W księdze strachów wpadł pan na ślad jakiejś sensacyjnej sprawy i wyjechał pan do Jasienia. I wtedy przeszli do mnie. Zaczęli mnie błagać, abym zrezygnował z wakacji nad morzem i zawiózł ich do Jasienia. Obiecali mi udział w niezwykłych przygodach. Nie oszukaliśmy cię, tato. A owszem, przyznaję, że zaczyna się ciekawie. Więc zapakowałem chłopaków do swojego Wartburga. Jak pan widzi, jesteśmy w Jasieniu. A teraz, najwyższa pora zastanowić się nad sytuacją. Proponuję, panowie, zaprosić pana Tomasza do naszego obozowiska, gdzie ja wypiję z nim dla rozgrzewki po kieliszku koniaku, a wy zrobicie sobie herbatę. Chętnie skorzystam z pańskiego zaproszenia, doktorze. Chodźmy, moi panowie. Dlaczego pan tu przyjechał? Chcemy wiedzieć, jaką tajemnicę kryła nasza harcerska księga strachów? Czy pamiętacie tulejkę, którą znalazł Wiewiórka? Mam ją jeszcze. To jest łuska naboju, pistoletu gazowego. Do Wiewiórki strzelano gazem. Taka była prawdziwa przyczyna jego omdlenia w ruinach. Że też sami na to nie wpadliśmy. Pistolet gazowy? Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Czy to niebezpieczna broń? Niebezpieczna. Sam się o tym przekonałeś. Czubek naboju zrobiony jest z plastyku albo metalu. Otóż w chwili wystrzału ten metal lub plastyk rozpryskuje się i jeśli się strzeli komuś w twarz, może go niebezpiecznie zranić. Wypijmy, panie Tomaszu. Na rozgrzewkę, żeby pan się nie nabawił zapalenia płuc. Zdaje mi się, że zanosi się tutaj na niezwykłe przygody. Będę miał potem co opowiadać swoim kolegom w szpitalu. Muszę was ostrzec, że te przygody mogą być niebezpieczne, na co wskazuje wypadek naszego Wiewiórki. Jak już wiecie, po oddaniu wam księgi strachów, wyruszyłem od razu do Jasienia. Zakwaterowałem się na kempingu gromady. Miałem przyjemność poznać tam Kasię, moją sąsiadkę z domku obok, oraz jej ciotkę Zenobię, z którą od pierwszego dnia mam na pięku. Sąsiaduję też z panem Kuryłą, bardzo zainteresowanym ukrytymi skarbami chałubiców. Podobno te skarby albo rzecz najcenniejszą dla chałubiców ukryto pod jedną z tajemniczych szachownic będących herbem tego niemieckiego rodu. Z Kasią byłem już w Topielcu, tam w dziwnych okolicznościach poznałem Hildę, Niemkę też szukającą najcenniejszej rzeczy chałubiców. Dzisiaj w nocy wybrałem się do obserwatorium, w którym natknąłem się na nocnego poszukiwacza. Kiedy opuścił on obserwatorium, poszedłem za nim. Osobnik, którego śledziłem, zauważył mnie w pewnej chwili. Najwyraźniej zmierzał do pałacu, lecz gdy spostrzegł, że go śledzę, skręcił znowu w głąb parku, aby mnie wywieźć w pole. Przeskoczył mur, zaczaił się po drugiej stronie i obezwładnił mnie. Przypuszczam, że dokonał rewizji moich kieszeni, chcąc dowiedzieć się, kim jestem. Można rzec, że zostałem spalony dla naszych przeciwników. Będą się mnie strzec. Cała moja nadzieja w was, chłopcy, i w panu, doktorze. Nikt na was nie będzie zwracał uwagi. Nie wzbudzicie zapewne niczyich podejrzeń. Spokojna głowa, panie Tomaszu. Już my się weźmiemy za tajemniczego osobnika. Wkrótce przestanie być tajemniczy. My też byliśmy w obserwatorium. Widzieliśmy i jego, i pana. Gdy pan poszedł za tajemniczym osobnikiem, my poszliśmy za panem. Z tą różnicą, że on pana zauważył, a pan nas nie dostrzegł. Obezwładnił pana, ale chyba nie zdążył przejrzeć dokumentów, bo zaraz nadeszliśmy i on uciekł. Co najwyżej obejrzał i zapamiętał pana twarz. Nie ścigaliśmy go, bo pan leżał jak martwy. I bardzo się tym przestraszyliśmy. O co właściwie chodzi w tej sprawie? Czego ten człowiek szuka w obserwatorium? Wiemy, że nic nie wiemy. I od tego chyba trzeba zacząć. Ale czas, abym wrócił już na kemping. Bez pytania pożyczyłem kajak Kasi i nie chciałbym też, aby moja wyprawa była odkryta. Nie macie może przypadkiem jakiejś książki o judo lub karate? O judo? Och, rozumiem.
Pan nie chce, żeby powtórzyła się dzisiejsza przygoda? Ja mam taki podręcznik. Mogę go panu pożyczyć. No tak. Jestem najsłabszy, najmniejszy. Każdy mnie potrafi pokonać. Więc postanowiłem nauczyć się sztuki walki. Ale skoro pan samochodzik potrzebuje podręcznika, to go odstąpię. Dziękuję, Wiewiórka. Pożegnam się już z wami. Warto się jeszcze przespać. Po południu spotkamy się ponownie. Proszę. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Idziemy spać, panowie. Po południu pan samochodzik sprawdził szachownicę na kościele w Jasieniu i obserwatorium. Oba te miejsca żeśmy bacznie obserwowali. Pałacu Chałbica mieszkają tylko zagraniczni turyści, zwłaszcza z NRD, RFN-u i Czechosłowacji. Jest tam też restauracja i można potańczyć przy zachodniej muzyce. Pan samochodzik dobrze tańczy. Przy pałacu są ruiny obserwatorium astronomicznego. Tam też są tajemnicze szachownice. I to w nim placek znalazł schowane skarby starego Chałbica. Ta szachownica jednak nie strzegła honoru rodu von Chałbic. To tutaj ktoś do mnie strzelał z broni gazowej, a potem pan samochodzik odkrył w nocy tajemniczego człowieka, który zaatakował go przy pałacowym murze. Jasień to bardzo dobre jezioro dla kajakarzy i żeglarzy, ale czasami potrafi być niebezpieczne. Przekonała się o tym Niemka Hilda. Hilfe, Hilfe, Ratunku, Ratunku. Hilfe. Hilfe. Na południowym brzegu jeziora znajduje się głaz z szachownicą i topielec. W topielcu powstał nasz związek tajemniczej szachownicy. Przecież z tego dołu nawet dziecko potrafiłoby wyjść o własnych siłach. Ach tak? Nie wierzycie mi? Nie wierzycie? Dobrze. Powiem wam prawdę. Słusznie, że mi nie wierzycie. Ja do tego dołu wlazłem specjalnie i mógłbym wyjść z niego, gdybym zechciał. Lecz nie chciałem. A dlaczego nie chciałem? Dlatego, że was śledziłem.
bo wydajecie mi się bardzo podejrzani. Przyjechaliście tutaj w różnym czasie aż 3 samochodami, wyznaczyliście sobie spotkanie w tym odludnym miejscu. I przez cały czas rozmawiacie po niemiecku. Kto wie, czy nie jesteście szpiegami? Afe, panie Kuryło. I mnie posądza pan o tak straszne sprawy. Pan również mówi świetnie po niemiecku. Panią Zenobię podejrzewam najbardziej. Bo czy normalna, zwykła kobieta może znać wschodnie sztuki walki? Tylko w szkołach szpiegowskich tego uczą. Oglądałem filmy szpiegowskie, czytałem książki o działalności wywiadu. Na szpiegów wybiera się specjalnie ładne kobiety. A pani Zenobia? Jest ładna. Dziękuję panu. Pani urodzie też nic nie można zarzucić. Dziękuję za komplement. Pozwoli pan, panie Braun, że przedstawię panu naszego pogromcę szpiegów. Pan Kuryło, rewident ksiąg rachunkowych przedsiębiorstw gastronomicznych, znany jako postrach gastronomii. Jego uwagi nie ujdzie żadne niedopatrzenie i niejednego malwersanta zaprowadził on za kratki. Pani Hildo, pan Kuryło, wyraził głębokie przekonanie, że gdyby pani w odpowiednim czasie zwróciła się do niego o pomoc w sprawie tajemniczej szachownicy, zagadka ta byłaby już rozwiązana. Owszem, byłbym wam dopomógł. Nie ma nadziei na rozwiązanie zagadki. Pan Weber i pan Klaus postanowili już jutro wyjechać. Co do mnie? Co do mnie, postanowiłam jeszcze kilka dni pozostać w Jasieniu. Będę usiłowała prowadzić dalej poszukiwania. Pan Tomasz obiecał mi pomagać. Czy przyjmie pani pomoc również i ode mnie? Nie mam monopolu na pomoc dla panny Hildy. Wydaje mi się, że nie wolno zrezygnować z niczyjej rady w tak skomplikowanej i trudnej sprawie. W takim razie dziękuję panu. Przyjmuję pomoc. Ja z chłopcami też chętnie pomożemy. Kasia i ja też oferujemy się z pomocą. E pan? Pani Kuryło? Więc jednak. Państwo słyszą? Więc jednak zwraca się pani o pomoc do Kuryły. Przysięgam, że ja pani nie zawiodę. Co do tego podejrzenia o szpiegostwo, proszę tego nie brać sobie do serca. Ja jestem podejrzliwy z natury rzeczy. Słyszy pan? Panie Fryderyku. Zagadka jest jedna, a detektywów tysiące. Czy nie podusimy się w tym tłoku? W takim razie, może założymy Międzynarodowe Towarzystwo dla Rozwiązania Zagadki Tajemniczej Szachownicy? A tak, tak, to piękny pomysł. Zorganizujemy Związek Tajemniczej Szachownicy? Wydaje mi się, proszę państwa, że wszyscy się zgadzamy, aby prezesem był pan Kuryło. Dziękuję za zaufanie i proponuję, abyśmy szukali tajemniczej szachownicy poza Jasieniem. Znajdują się one na kościołach w Dolsku, Lubiechowie Górnym oraz na mauzoleum Hermana von Chaubica, znajdującym się na Polanie. Korzystając z waszych samochodów, powinniśmy udać się do tych miejsc. Zarządzam zbiórkę i wyjazd jutro o godzinie 10 sprzed kościoła w Jasieniu. W Jasieniu poznałem też Kaśkę. Nie lubię dziewczyn, ale ty chyba jesteś inna niż wszystkie. Masz fajnego psa. I pewnie, tak jak twoja ciotka, znasz dobrze judo. Bo ja, widzisz, uczę się judo. Nie znam judo. Nie? A po drzewach umiesz się wspinać? Ja jestem mistrzem w chodzeniu po drzewach. Dlatego właśnie przezywają mnie wiewiórką. Nie umiem chodzić po drzewach. I nie lubię tego. Nie? I w ogóle jestem taka, jak inne dziewczęta. To znaczy, że będziesz mi tylko przeszkadzać w rozwiązywaniu zagadki tajemniczej szachownicy. Bo trzeba ci wiedzieć, mała, że to właśnie ja, wspólnie z panem Tomaszem, czyli z panem Samochodzikiem, odnalazłem ukryte zbiory starej broni na Wyspie Złoczyńców. W gazetach o tym szeroko się rozpisywali. Czytałaś? Nie. Nie czytasz gazet? Nie słyszałaś także historii o tym, jak z panem Samochodzikiem szukałem skarbu zakonu Templariuszy? Nie słyszałam. Niedobrze z tobą, mała. Masz poważne braki w wykształceniu. A wiesz ty przynajmniej, kto to byli Templariusze?
Trochę o nich czytałam. To był zakon. Tak jest. I mieli nieprzebrane skarby. W ubiegłym roku, latem, część tych skarbów udało mi się odnaleźć. Tobie? Pomagał mi pan samochodzik. No i dwaj moi przyjaciele. Jeśli więc chcesz teraz wziąć udział w naszych nowych przygodach, musisz we wszystkim mnie słuchać i wykonywać moje rozkazy. Byliśmy w Myśli Bożu i Hojnie, zwiedziliśmy tamtejsze zabytki. I w żadnym nie natknęliśmy się na tajemnicze szachownice. Myśli Bóż oraz Hojna, to ciekawe i pięknie położone miejscowości, a znajdujące się tam zabytki niejednego miłośnika historii mogą zaskoczyć. Na drugi dzień, po utworzeniu Związku Tajemniczej Szachownicy, ruszyliśmy w podróż. Do Myśli Boża, Hojny, a przede wszystkim do Dolska i na Polanę, do Mauzoleum Haubiców, we wszystkie miejsca, gdzie były szachownice tego niemieckiego rodu. Jedna z nich skrywała rzecz dla nich najcenniejszą. Patrzcie, oto szachownica. Jest szachownica. I co z tego? W końcu ubiegłego stulecia i na początku naszego wieku niezmiernie modne były zadania szachowe z udziałem konika. Polegały one na tym, że w kwadraciki szachownicy wpisywano litery lub sylaby. Posuwając się po szachownicy ruchem konia, należało te litery i sylaby powiązać z sobą w czytelną treść, w słowo lub nawet zdanie. Przecież na tej szachownicy nie ma ani liter, ani sylab. Zresztą te szachownice są tak stare, jak mury tych kościołów, a więc pochodzą również z XIII wieku. O, gra w szachy jest bardzo stara. I być może równie stare są zadania konikowe. Co do mnie, nie tyle zależy mi na wyjaśnieniu zagadki szachownicy, ile na odbyciu przyjemnej wycieczki i przeżyciu przygód, o których mógłbym opowiedzieć kolegom w szpitalu. Aż do końca urlopu mogę tak jeździć od jednego do drugiego kościoła i szukać tajemniczych szachownic. Może pójdziemy na górę? Drzwi są otwarte. To jest dobry pomysł. Tylko, że tam na górze, zdaje się, osy mają swoje gniazdo. Wejdziemy bardzo ostrożnie. Może nas nie pogryzą. Boję się. Czego się boisz? Os. Już mnie kiedyś ugryzła. Spuchłem wtedy jak bania. Ja z Kasią i pani Hilda nie wchodzimy na górę. Ratunku. Uciekajmy. Osy atakują. To wzgórze to polana, na jego szczycie znajduje się mauzoleum. No to idziemy. Czeka nas chyba niezła wspinaczka. Thank you.
grobowiec to świetne miejsce na ukrycie pamiętnika. A najlepszym miejscem w grobowcu byłby sarkofag? Może stary chałubic schował pamiętnik do trumny swojego prapradziada? Do sarkofagu nie włożył pamiętnika. To jednolita bryła kamienna. 5 ludzi z łomami potrzeba by było, aby ją unieść i przesunąć. A on prawdopodobnie chował pamiętnik sam, nikogo nie dopuszczając do tajemnicy. Niedawno, wespół z łódzkimi archeologami, uczestniczyłem w otwarciu płyty grobowej Fritza von Ravenek, który zginął w bitwie polsko-krzyżackiej pod Świeciem i pochowany został w kościele w Żarnowcu. Dla podniesienia i przesunięcia płyty nagrobkowej w posadzce kościoła wezwano kilku specjalistów, kamieniarzy. I bardzo się namozolili przy tej czynności. A ten sarkofag jest przynajmniej 3 razy cięższy niż płyta nagrobkowa Raweneka. A pan prezesie, co o tym sądzi? Uważam, że tutaj nic nie zostało ukryte. A mówiłam, że nie ma żadnej nadziei odnalezienia pamiętnika? Byliśmy już tu z Weberem, Klausem i polską ekipą śledczą. Wyszliśmy stąd z niczym. Chodźmy więc. Zapada zmrok, a do Morynia, gdzie zaplanowaliśmy nocleg, pozostał jeszcze kawał drogi. A może zanocujemy gdzieś tutaj? W Moryniu czeka na nas wspaniałe jezioro, a tu nie ma wody, ani do umycia się, ani do zagotowania herbaty. Panie i panowie, wychodzimy. Robi się już ciemno. Szybko, szybko, bo będziemy schodzić do samochodu w podziemku. Synu, zamknij mauzoleum i nas szybko dogoń. Proszę państwa, a gdzie jest pan Guryło? Skończyłeś? Twoja mama już przyszła. Możemy iść? Mamy bilety do kina Moskwa.